tylko masz bilet, wejdź sam, chociaż na chwilę. Mam brodę i wieczorem... Jesteśmy dzisiaj w Bielskiej Bibliotece Pedagogicznej, dnia 13 grudnia, na spotkaniu ze Świętym Mikołajem, który czyta dzieciom książki. Przed nami, przy nas jest pani dyrektor... Bogosława Misiejuk. Pani Bogosława Misiejuk oraz pani... Iwona Polubiec, koordynator świetlicy Perspektywa przy ulicy Stacyjnej. No właśnie, bo dzisiaj wśród nas są dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej. Świetlicy środowiskowej. Środowiskowej, o rozumiem. Są dzieci ze świetlicy środowiskowej w różnym wieku, rozumiem. Tak. I wszystkie dzieci były grzeczne. Wszystkie są zawsze grzeczne dzieci. Dzieci uczęszczają do świetlicy od 5 lat do ukończenia gimnazjum. Czasami mają nawet i po 18. Mamy również wolontariuszy, czyli uczniów ze szkół średnich i szkół wyższych. Oni nam pomagają w pracy, czyli w pracy pracownikom. Tutaj dzięki pani dyrektor i pracownikom Biblioteki Pedagogicznej mamy już drugi rok zorganizowane takie mikołajki. Dzieci są zachwycone. One już od 2 tygodni, jak się dowiedziały, że coś takiego będzie, tylko ciągle dopytywały, kiedy będzie wtorek i kiedy wreszcie pójdziemy do tych fantastycznych pań. Korzystają nie tylko z mikołajek, ale także z zasobów biblioteki, bo dosyć często je odsyłamy tutaj, czy żeby przygotowywały referaty, czy wypożyczały książki. Także jesteśmy wdzięczne pracownikom i pani dyrektor za współpracę. Czy powiedzmy, gdzie znajduje się ta świetlica? Stowarzyszenie Perspektywa prowadzi 3 takie punkty świetlicowe. Ja akurat jestem z dziećmi ze świetlicy Perspektywa przy ulicy Stacyjnej. Jeszcze jedna świetlica jest w Klubie Kultury Eureka i jedna na Okopowej, jest to Symbioza. Mikołaj czyta wiersze, także po takim spotkaniu zawsze nasuwają się określone wnioski, my staramy się realizować, a dzieci są kochane po prostu, one przychodzą do nas, odrabiają lekcje, korzystają z naszych zbiorów i po prostu one będą znały znaczenie książki, biblioteki, to nie będzie instytucja obca, także uważam, że to jest taka szeroko zakrojona działalność edukacyjna na rzecz dzieci naszego środowiska. Tak, dzieci w szkolnej bibliotece wiadomo, że inaczej korzystają. Tutaj trzeba wypełnić kartę, trzeba znać rewers, trzeba umieć się poruszać też w czytelni. Nasza świetlica nie oferuje żadnych mediów, nie mamy komputerów, nie mamy dostępu do internetu. Jeżeli jest potrzeba przygotowania jakiegokolwiek referatu, to odsyłamy do pracowników tej biblioteki i panie z miłą chęcią pomagają dzieciakom, one się czują tutaj jak u siebie w domu. Naprawdę, do każdej z pań z otwartymi rękami i otwartym sercem idą. Jeszcze z panią dyrektor, ciężko było ściągnąć Mikołaja, wiadomo, że teraz taki nie, czas. Nie, mam tak wspaniałych pracowników, że jakąkolwiek akcję organizujemy, bo to już są prywatne inicjatywy, także cokolwiek robimy, nie mamy z tym problemu. I tutaj mam wspaniały zespół ludzi, na którym mogę polegać, mogę coś zorganizować i zawsze słucham ich inicjatywy, bo to są mądre takie przedsięwzięcia, oczywiście analizujemy. I trafne, wydaje mi się. Wylosować ostatniego buta pewne zadanie, na które musi odpowiedzieć. Jeśli odpowie, to prezent Mikołaj wręczy.